Andrzej Duda musiał się w końcu zmierzyć się z problemem, jakim są ewentualne przedterminowe wybory. Coraz więcej nieoficjalnie mówi się o tym, że Prawo i Sprawiedliwość może zastosować taki scenariusz w praktyce. Prezydent stwierdził, że najwyższy czas przerwać milczenie i powiedzieć Polakom całą prawdę. Andrzej Duda staje twarzą w twarz z wydarzeniami, które mogą doprowadzić do rozpętania totalnej burzy na rodzimej scenie politycznej. Rozpisanie wcześniejszych wyborów ma być dla PiS-u jedną z dróg ucieczek przed sukcesywnie malejącym poparciem. W obliczu coraz liczniejszych doniesień dotyczących tego, że w głowie Jarosława Kaczyńskiego zakiełkował taki pomysł, prezydent postanowił nie trzymać rodaków w dalszej niepewności. Andrzej Duda zabrał stanowisko w sprawie przedterminowych wyborów. Coraz więcej znaków na niebie i ziemi wskazuje na to, że parlament w obecnym stanie może nie dotrzymać do jesieni. Największym zwiastunem przedterminowych wyborów jest Wielka opieszałość posłów w przyjęciu przyszłorocznego budżetu. Gdyby jednak skrócenie kadencji nie było w ogóle przez PiS rozważane, to ustawa budżetowa na 2019 przebiegłaby już przez parlament i byłaby jeszcze w tym roku podpisana przez prezydenta. Tak powinno być zresztą w dobrze funkcjonującym państwie, ale już wiemy, że tak nie będzie. Dopóki zaś budżet jest procedowany, to ten scenariusz dla PiS-u istnieje. Skomentował POW Antoni Dudek na łamach portalu interia.pl. Zupełnie innego zdania jest Andrzej Duda, który zupełnie wyklucza scenariusz wcześniejszego rozwiązania parlamentu. Nie widzi nic podejrzanego w przeciągniętych do granic możliwości pracach nad przyszłorocznym budżetem. Ja absolutnie nie mam podstaw do tego, żeby tak sądzić i spokojnie czekam na to, aż parlament zrealizuje swoje zadania. Nie mam w ogóle w tej chwili takich obaw. Żeby ten budżet miał nie być uchwalony. Oczywiście co będzie, to będzie, zobaczymy. Natomiast dzisiaj nie widzę takiego niebezpieczeństwa, powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską. Andrzej Duda wyklucza przedterminowe wybory. Prezydent stwierdził, że w tym momencie funkcjonowanie parlamentu nie budzi w jego opinii zastrzeżeń. Aczkolwiek przyznał, że ostateczna decyzja jest w rękach polityków zasiadających w ławach Sejmu i Senatu. Oznacza to, że prezydent odbija piłeczkę w stronę parlamentu.
Dla mnie sytuacja parlamentarna jest sytuacją stabilną w tej chwili, także ja osobiście nie mam takiego przekonania. Żeby była jakaś podstawa do tego, żeby były wcześniejsze wybory parlamentarne. Natomiast decyzja należy też do parlamentu, dodał Andrzej Duda. Andrzej Duda zazwyczaj stara się w dyplomatyczny sposób odpowiadać na wszelkie zarzuty z nim związane. Teraz jednak postanowił ostro odpowiedzieć internaucie. Takiej riposty ze strony głowy państwa nikt się nie spodziewał. To pierwszy raz, kiedy tak zrobił. Andrzej Duda jest jedną z tych osób, która często komentuje sytuację polityczną i społeczną w naszym kraju na swoim Twitterze. Stara się rozmawiać z wyborcami i pokazywać swój punkt widzenia. Przedstawia tam także rządową linię programową. Znowu głośno jest w Polsce na temat sprawy z Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej cały czas czuwa nad tym tematem i cała Europa przygląda się temu, co dzieje się w Polsce. TKISN w Europie. Ostatnio TSUE nakazało, aby przywrócono sędziów na stanowiska. Ci podjęli taki krok i zaczęli wykonywać swoje zadania. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację do ostatniej ustawy o SN. Ostatecznie cofa ona wszystko to, o co Prawo i Sprawiedliwość walczyło do tej pory. Mówi się, że jest to krok w stronę opozycji, aby nie drażnić ich przed wyborami. Zaledwie dzień po podpisaniu jej przez prezydenta, ten skrytykował profesor Gersdorf oraz innych sędziów, że wrócili na swoje stanowiska. Mamy do czynienia wielokrotnie z takimi sytuacjami, kiedy takie osoby jak choćby była pierwsza prezes Sądu Najwyższego, wychodzą i mając uprawnienie skierowania ustawy do TK, podnoszą zarzuty dotyczy konstytucyjności, a nie czynią tego, nie kierują jej do zbadania przez TK. Jest to daleko nie w porządku. Jest to nieuczciwe i jest to tak naprawdę robienie publicznie polityki. A nie wykonywanie urzędu, z którym wiąże się odpowiedzialność za sprawy państwa, mówił Andrzej Duda. Andrzej Duda i jego komentarz. Skomentował to profesor Marcin Matczak. Jest znanym specjalistą od prawa i wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi także komentować wszelkie działania naszego rządu. Które jego zdaniem są niezgodne z ustawą zasadniczą. W ostatnim poście na Twitterze napisał.
prezydent oskarża, prezydent atakuje, prezydent zarzuca, prezydent poucza. Choć robi dokładnie to, co zarzuca innym i o co innych oskarża, a więc łamie konstytucję. A za moment przy choince, w orędziu wigilijnym, będzie nawoływał do wzajemnego szacunku. Pisze profesor Matczak. Prezydent nie potrafił obok tego wpisu przejść obojętnie. Skomentował to w naprawdę ostrym jak na niego stylu. Zazwyczaj wypowiada się w sposób neutralny, ale dosadny. Teraz napisał tylko: no comment. Odnosząc się do dyskusji, jaka wywiązała się między profesor Matczakiem a blogerem Piotrem Wielguckim, znanym jako Matka Kurka. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji prezydenta. Zazwyczaj stara się on komentować obszernie takie ataki na niego. Tym razem nie miał chyba zbyt wiele do powiedzenia w tym temacie.